zespoły, które zobaczymy dziś na murawie, łączy zacięta rywalizacja. Witamy Państwa z Etihad Stadium, gdzie Manchester City podejmuje drużynę Manchester United. Jak to często w przypadku zespołów z jednego miasta bywa, możemy spodziewać się zaciekłej rywalizacji od pierwszej do ostatniej minuty. Na mecz zapraszają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Gospodarze, czyli ekipa City, z pewnością zechcą wykorzystać przewagę własnego boiska, aby pogrążyć rywali i wyjść z tego spotkania zwycięsko. Ale nie przekreślałbym szans drużyny United, która raczej wie, jak sobie radzić z taką presją. Szykują się emocjonujące angielskie derby. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Manchester City. Między słupkami stanie Ederson. Dalej w obronie João Cancelo wystąpi razem z Hakimim na bokach. Dalej Bernardo Silva oraz Rodri zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Możemy teraz zobaczyć jedenastkę Manchester United. André Onana w bramce, De Paul oraz Casemiro zagrają na środku pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Wiele bramek w ostatnich trzech spotkaniach to wynik, który musi imponować nawet najbardziej wymagającym kibicom. Zdziwię się, jeśli dziś niczego nie dołoży. Schick. Manchester United ma miejsce na flance. Może to wykorzystać. Czerwone Diabły będą miały teraz rzut wolny. Piłka z wolnego, posłana w szesnastkę. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. I Bernardo Silva. Dobrze, teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję. Obiecujące zagranie przed pole karne. Uniemożliwia strzał. Lewandowski! Gol, proszę Państwa! To jest pierwsza bramka w dzisiejszym derbowym meczu. Obywatele otwierają wynik. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę składna akcja. A Robert wpakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach niezwykle się myli. Od środka rozpoczną Czerwone Diabły. Oby ta bramka ich nieco rozbudziła. Dawid Alaba. Patrick Schick. Marcus Rashford. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. João Cancelo. Lewandowski ma teraz piłkę. Teraz Foden. I znowu Robert Lewandowski. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Nie ma gwizdka. Sędzia stosuje teraz korzyść dla Czerwonych Diabłów. Casemiro. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Czy będzie z tego remis? I gol! Manchester United wyrównuje. Zniwelowali przewagę przeciwnika, a teraz sami powalczą o następne trafienie. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie z bliska. Świetna bramka, brawo. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. W
Foden przy piłce. Otrzymuje informację, że został podyktowany rzut karny w innym meczu. Czy studio może to potwierdzić? Chwilę temu prezent w postaci rzutu karnego dostała drużyna Brighton. Bramka jednak nie padła. Powinien to wykorzystać, ale chyba zjadły go nerwy. Wobec tego nadal mamy bezbramkowy remis. 42 minuty meczu za nami. Dziękuję bardzo za meldunek. Czy wyjdą na prowadzenie? Sik! On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Piłka do Rashforda. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Manchester City na połowie rywala. Co zrobią? Ależ za żarcie walczył o tę piłkę. Co za szansa! Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Manchester City zmienia zawodnika. Jest! Piłka w siatce! Przepiękna bramka! Chcę to zobaczyć na powtórce. Jak on to wszystko zrobił? Z pozorną nonszalancją, ale tylko pozorną. On od początku do końca był skoncentrowany. Wiedział, co chce zrobić. Spójrzmy jeszcze raz na to cudo z przewrotki. Warto chyba przyjrzeć się z każdej kamery, bo to jest bramka, która śmiało może kandydować do trafienia roku. Proszę, ile znaczy pewność siebie i fantazja, chociaż na pewno równie ważne było wyszkolenie. Mamy teraz wynik 2-1. De Paul. Mason Mount. McTominay. Brawo, dobrze w obronie. Borussia Dortmund ostrzyła sobie zęby na niego już od jakiegoś czasu. W końcu podpisali kontrakt. Myślę, że zawodnik tej klasy wniesie do nich powiew świeżości. Ma wszystko, czego im potrzeba. Jakość, ambicje, determinację. To prawdziwy zawodowiec. I Rafinha. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Alaba. Varane przy piłce. McTominay. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Głęboko w pole karne zagrywa. Zażegnał teraz niebezpieczeństwo Varane. Do Hakimiego. Teraz Haaland. I to jest chyba... Nie, to nie jest gol. Niestety dla nich to był offside. Naprawdę niewiele zabrakło do szczęścia, jednak cóż, przepisy zostały przekroczone. Wielka szkoda. I zmiana w ekipie Manchesteru City. Rafael Varane. Przy piłce Alaba. Przypomnijmy już kibicom, że na horyzoncie mamy bardzo ciekawe spotkanie w angielskiej Premier League. Manchester City zmierzy się z londyńską Chelsea. Miejmy nadzieję, że obie drużyny pokażą dziś, na co je stać. Nie będzie odstawiania nogi, bo obu zespołom zależy na wyniku. Casemiro doszedł do tego i wybija. Padł podobno gol na Emirates. To kolejne trafienie dla Arsenalu.
Prowadzą teraz 2-1. Minęła 70. minuta. Bardzo dziękujemy. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Rodrigo De Paul. Tak trzeba bronić w szesnastce. Piłka trafia do Haalanda. Okazja teraz. Zatrzymał to. Co za przytomność. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Tak, ten pressing się opłacił, będzie bardzo groźnie. Ostatnie, nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi, jeszcze niczego nie przesądza. Lewandowski ma teraz piłkę. Podaje do Bernardo Silvy. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Strata Manchester United. I jest out dla United. Rodrigo De Paul. Jules Koundé. Arbiter obwieszcza teraz koniec meczu. Derby dla City. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą 3 punkty w tabeli ligowej.